A droga wiedzie w przód i w przód, choć się zaczęła tuż za progiem i w dal przede mną mknie na wschód, a ja wciąż za nią, tak jak mogę, skorymi stopy za nią w ślad, aż się w szerszą się rozpłynie drogę, gdzie strumień licznych dróg już wpadł, a potem dokąd? Rzecz nie mogę. Kiedy ponad 20 lat temu Jarosław Elek Florczak organizował w Bielawie pierwsze plenery malarskie, zapewne podobnie jak Bilbo swojej wyprawy nie spodziewał się, że dziś w Bielawie będziemy obchodzić 20-lecie jednego z największych konwentów tolkienistycznych w Polsce. Ponad 20 lat temu do Bielawy zjechali artyści, malarze, plastycy, rzeźbiarze, którzy zaproszeni przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie chcieli jakby połączyć klimaty i plenery naszego tutaj terenu Gursowich, terenu Bielawy, z klimatami Tolkiena. Tak się jakby rozpoczął Tolkfolk. Przez 2 lata były to plenery malarskie, potem plenery artystyczne, potem pierwsza impreza plenerowa i tak z roku na rok coraz więcej. Po drodze okazało się, że cały świat zafascynował się filmami Petera Jacksona, Władcą Pierścieni, całą trylogią, potem powstał Hobbit. Władco Pierścieniomania ogarnęła praktycznie cały świat. No i w tym momencie też i na tym Tolkfolk trochę zyskał. Nie ukrywam, że dzięki temu też nasza impreza stała się jakby popularniejsza. I z tego co wiem, choć powstawało po drodze kilka różnych imprez związanych właśnie z twórczością Tolkiena, które skupiały jakby miłośników i fanów Tolkiena, to do tej pory tylko impreza w Bielawie powstała. I przyjeżdżali tutaj Niemcy, Czesi, przyjeżdżali wykonawcy z Włoch, z Holandii, z Rosji, praktycznie z całego kraju naszego. I do tej pory, no, można powiedzieć, Tolkfolk odwiedziło tysiące ludzi, tysiące fanów. Odbyło się kilkanaście spektakli, kilkanaście koncertów z międzynarodową obsadą. Został zrealizowany jeden materiał filmowy. Tak więc naprawdę dorobek tej imprezy jest bardzo duży. Od kilku lat już organizację Tolkfolku przejęło stowarzyszenie, które pozostawiło tą nazwę, która jakby rozpoczęła istnienie Tolkfolku, sekcja Tolkienowska Wieża. Teraz jest to Stowarzyszenie Tolkienowskie Wieża i ogólnopolska ekipa, która na co dzień jakby umawia się już poprzez internet, co będą robić na następnym Tolkfolku, jaki będzie następny Tolkfolk. I my jako Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki zawsze pomagamy, wspieramy we współorganizacji, szczególnie tego głównego dnia, który jest jakby otwarty dla mieszkańców Bielawy. Tak wygląda samotny elf. W tym roku Tolkfolk odbywa się po raz 20. Żeby uhonorować nasz jubileusz, organizujemy galę i koncert drużyny trzeźwych hobbitów. Jak co roku jesteśmy w Bielawie przez tydzień i ten jeden dzień wychodzimy do miasta, żeby we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sztuki pokazać Państwu 20 lat naszej historii. Drużyna trzeźwych hobbitów powstała 15 lat temu, pomysł w ogóle powstał 15 lat temu, kiedy to członkowie Forum Tolkienowskiego zaczęli pisać teksty. Następnie Jacek Wanszewicz zebrał te wszystkie teksty, napisał do nich muzykę, powstała płyta. Teraz jest 10. rocznica wydania pierwszej płyty. Z tej okazji zorganizowaliśmy koncert drużyny trzeźwych hobbitów i ponownie wydaliśmy płytę.
Z okazji 20. już jubiluszowej edycji Talk Folku. Mamy gości z całej Polski. Już w tej chwili przyjechało do nas ponad 100 osób. Część jest to są starzy bywalcy, którzy przyjeżdżają do Bielawy co roku. Jest też dużo nowych osób. Po prostu magia Bielawy i Sowiogórskiego Śródziemia ściąga fanów Tolkiena z całej Polski. I w tym roku cieszymy się, że jesteśmy tu już po raz 20 i możemy świętować okrągły jubileusz razem ze wszystkimi fanami Tolkiena. Chcielibyśmy skorzystać z tej okazji i podziękować osobom, które przez lata pomagały nam w organizacji imprezy i w ramach podziękować wręczyć im drobne talkfolkowe pamiątki. Patrzysz w me oczy, opuszczasz wzrok, czy obca jestem tobie? Chodź, zatańcz ze mną, powtórz mój krok, ja skoczę dla ciebie. Bardzo mi było miło, jak zaproponowano mi, żebym odtworzył tę muzykę po wielu, wielu latach, materiał z tej płyty. Drużyna Trzeźwych Hobbitów, Księga Zaginionych Pieśni. Bardzo mi było miło, że ta muzyka ciągle żyje, że ludzie o niej pamiętają, że komuś ciągle się podoba i że nadal trwa, ale widać to tak, jak coś robi się z pasji, to pewnie zostaje. Co jest Tolkien? Ciekawe.
Tolkien to jest, świat Tolkiena to jest dla ludzi z wyobraźnią taka możliwość takiej odskoczni od rzeczywistości i znalezienie sobie takiego alternatywnego, cieplejszego jakby miejsca w świadomości, miejsca w świecie. Zapomnienie o wszystkich tych kłopotach życia codziennego, a świat Tolkiena jest bardzo prosty, tylko dobro i zło, wszystko czarno-białe. Piękne przyjaźnie. Jeśli ktoś jest przyjacielem, to przyjacielem, jeśli wrogiem, to wrogiem. Nie ma tych szarości i takich niesmaków życia codziennego, którego wiadomo u nas jest sporo. To będą utwory z tej płyty Księga Zaginionych Pieśni, które to utwory są podzielone na jakby takie trzy rodzaje muzyki. To jest muzyka, która jest mocno rockowa, taka bitewna, waleczna. Druga część, drugi segment tego repertuaru to są takie bardzo stonowane ballady, utrzymane w takim elfickim, czy elfim, nie wiem jak to wypowiedzieć, klimacie. Cieplutkie bardzo i wprowadzające gdzieś tam w taką atmosferę rozmarzenia. A trzecia, nie powiem część, bo te utwory będą pomieszane między sobą w programie. Trzeci rodzaj utworów to są utwory, które by w zasadzie można by podciągnąć pod piosenkę kabaretową, bo to są takie zabawne teksty napisane przez fanów Tolkiena, przesyłane do nas, do kompozycji. I z nich zrobiliśmy po prostu sobie taką zabawną, wesołą część, trochę folkową, trochę kabaretową, takie wygłupy sceniczne. Myślę, że to powinno się podobać. Na misję tajną, że oko, ale zapomniał, że zmierzę majtasy ciepłe też mam wziąć. Klima, smoczy, smoczy między, klima, smoczy, smoczy między. Pędziłem tam, gdzie złoty twór, żałując w duchu bożko tak, że nie słuchałem mamy słów. Synu bielizna to, synu bielizna to, synu bielizna to, odstawa. Życie także mi zatruwa drągol eoner, zwany ciężko myśli moja głowa. Jak go stąd wysiuda? Smoczy, smoczy między, klima, smoczy, smoczy między. To, że jest o głowę wyższy i że włosy ma ładniejsze, wcale według mnie nie znaczy tego, że mu wszystko, tego, że mu wszystko, tego, że mu wszystko wolno.